Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Jestem Troczek. No to jest kolejny odcinek z Elsword Void na moim kanale. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Miłego oglądania. Ojej. Tam początek odcinka, oni już tak zaczynają mnie niszczyć. No cóż, czasami tak bywa. Witam was, drodzy widzowie, w kolejnym odcinku. No to już kolejny odcinek z naszego zimnego drania, naszego Eina. Mam nadzieję, że postać wam się podoba. Znowu widzimy się na tej mapce ze względu na to, że... No tak musi być. Chociaż pewnie kompletnie zapomniałem, na którym etapie zakończyłem poprzedni odcinek z Zimnego Drania. Ale mapkę możemy sobie powtórzyć. Co do postaci i tak dalej, to chyba nie muszę wam już nic mówić, prawda? Bo chyba już wszystko wiecie. A jeżeli nie wiecie, to zapraszam do podzielenia się ze mną w komentarzach opinią na temat apostazji. Ojej, na temat apostazji, na temat jego skilli. Jeżeli odkryliście jakiegoś fajnego skilla, którego według was powinienem wykorzystać, to zapraszam do napisania. Na pewno jakoś postaram się na następnym odcinku wypróbować ten skill, który wy zaproponujecie, przepraszam. Mogę troszeczkę seplenić, ponieważ już jest dość mocno późna godzina, a chciałbym mieć nagrane odcinki na dzisiaj. Tak, no chciałbym mieć nagrane odcinki, a w trakcie dnia będę czym innym zajęty, więc nie chcę sobie za dużo na głowę zrzucić. No i muszę na tego wariata uważać. No bo on strasznie dużo HP zżera, jeżeli... A szczerze, Awakina to mógłbym uruchomić sobie. Dobrze, że ta fala, która kurde tutaj lata wokół mnie, jako taką zadaje obrażenia naszym oponentom. Jestem dzisiaj solo, dlatego nie wiem, być może pierwszy odcinek będzie troszeczkę krótszy. Jeszcze nie wiem, dlatego nie chcę nic zapeszać. Nie chcę zapeszać, żebyście później nie byli na mnie źli. Szczerze, ten skill tutaj został tak strasznie zmarnowany. Kolejny Awakening. Tu postaramy się uruchomić oto te pociski, znaczy te kule mocy. Zapraszam oczywiście na Discorda, jeżeli chcecie link, to po prostu napiszcie do mnie na fanpage'u. Co się stało? O nie, krwawienie mnie wykończyło. No cóż, muszę jeszcze raz. Muszę wskrzesić się. A i pewnie tego, na streamach, jakie będę jeszcze robił. Tak, drodzy widzowie, macie teraz pewne info, będę jeszcze robił streamy. No akurat nie szczególnie dzisiaj. Może w pierwszy weekend... pierwszy weekend, to już będzie pierwszy weekend września. Drugi weekend września, może coś zrobię, zobaczę. Ale wiecie, no troszeczkę muszę na to czasu poświęcić. A jak wiemy, połączenie z tym moim internetem jest coraz gorsze. Jeju, zrozumcie to, ja na przykład grałem sobie ostatnio z Fantomką. Chcieliśmy zrobić Henira. I wyobraźcie sobie to, że nie dało. No rozumiem, czasami jakieś lagi i tak dalej mogą być na meczu. Zawsze tak jest, że wiecie, atakujesz i nagle się okazuje, że atakujesz, a przeciwnikowi nie zadajesz żadnych obrażeń. Owszem, tak też może się zdarzyć. Ale jeżeli jest tak duże dysynchro, że nawet Discord mi nie nadąża za tym, co ona mówi, to jest troszeczkę chyba dziwne, prawda? Oj, udało się uniknąć wariactwa. A po drugie, no gram sobie z nią normalnie i nagle bum, internet kurczę padł, całkowicie internet padł. Kurczę, zapomniałem, jakie to jest przyjemne granie apostazją. Naprawdę, to jest tak przyjemne. Chociaż jeszcze muszę się nauczyć, bo dawno na zimnym draniu nie byłem. Ojej, podpalenie założyłeś? Od kiedy? Ty masz podpalenie na sobie jako... A nie, ten mały z tyłu wariat. Fajerwerkami on strzela.
Dostaj to i ja od ciebie ucieknę, dobra? Jestem troszeczkę zardzewiały co do Aina. Wybaczcie mi, to już nie są te czasy, kiedy to były te... Kiedy to była jeszcze postać z live'ów, teraz już jest normalna postać. A i być może na następne jakieś odcinki zobaczę, jak się wyrobię. Już wtedy będę miał założone nowe konto na Voidzie. I oczywiście będziecie mogli już normalnie pisać pod każdym odcinkiem, bo na tym nowym koncie poświęcę go tylko na to, żebyście mogli dawać jakieś różne propozycje co do postaci, które mam ogrywać. Mam nadzieję, że pomysł wam się podoba. Ojej, 500 tysięcy prosto w zadek dostałeś. Ty gagatku, gagatku, babatku. No, no. Idzie dobrze. Okej. Okay. Dziękuję za tak liczną aktywność pod odcinkami, pod każdymi z odcinków. Naprawdę, no. Zadziwiacie mnie, jestem strasznie zadowolony z tego obrotu spraw. Może już nie jest tak dużo komentarzy i tak dalej, już tak dużo łapek w górę nie ma. Ale, ej. Cały czas jest tak średnia łapek 10, załóżmy 10 albo to 9 łapek w górę na odcinku. Średnia, prawda? Z Elsworda i to mi się naprawdę bardzo podoba. To co wam bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że docenicie moje poświęcenie. A teraz będziemy walczyć z Science Decalem. Nie wiem, czy Hyper Skill tutaj mi jako tako pomoże. No właśnie, chyba nie za bardzo. Pewnie gdybym się jeszcze zbuffował przed tym atakiem, gdzie chyba wiem jak, to pewnie byłoby znacznie lepiej. Dobra, to poproszę. Przydałaby się, przyznam szczerze, jakaś troszeczkę mana. Zaraz zginę, a nie chciałbym. Osiet. Widzicie, ten ostrzał jego jest niesamowity. Strasznie on jest mocny. No dobra. To zbuffujmy się jako tako. No i teraz troszeczkę będziemy zadawać ociupinkę większe obrażenia. Jeżeli natrafi się okazja, żeby ponownie uruchomić sobie skille, które nam zwiększają obrażenia. Wiecie, zawsze można wypróbować. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym dekalu, Science Decalu. Według mnie jest tak irytującym bossem, że to szok. Przynajmniej ja mam jakieś takie za każdym razem z nim problemy. Jezu, co on mi krwawienie jakieś założył, czy co? Nie. Dobra, udało się uniknąć. Ostrzał, kuleczki. Oj się. Wiecie, to już jest harda walka. Przyznam, nie jestem mocno przyzwyczajony do walki Ainem, ale... Mam nadzieję, że na odcinek wchodzicie po to, żeby sobie posłuchać jak twórca gada, a nie jak co prezentuje, no bo ja nie jestem jakimś Koreańcem, żeby prowadzić jakieś, wiecie, gameplaye, gdzie mapę przechodzę w 2,5 minuty, gdzie normalny gracz przechodzi ją, nie wiem, w 10 minut, tak? Nie jestem takim typem osoby, no na razie przynajmniej. Jak nie mam jeszcze dobrego eku, no to wiecie. Tak będzie. 8 minutek mamy. Exit. Yes. I wybrałem... O dobra, zakończmy sobie misję i zaraz wam powiem, co wybrałem. Mianowicie... O, tutaj coś się odblokowało. A to Critical Reflection. Właśnie, tej refleksji w ogóle nie używałem. Szkoda. W końcu zdecydowałem, co będę wykorzystywał na Ainie, jaką profeskę. I zdecydowałem, że to będzie kowal. Tak, to będzie kowal. A czemu? A, ponieważ chciałbym coś sprawdzić. Chciałbym sprawdzić jedną bardzo ważną rzecz a propos przyszłościowego wysokiego poziomu i a propos upgrade'ów broni. Tak, niektórzy pewnie się domyślają, o co mi chodzi, ale ja wam nie zdradzę. Nie ma tak łatwo.
Ale z tego co zauważyłem, to jest jedyna klasa postaci. Klasa postaci, profesja postaci, gdzie tak szybko się tego nabija level. Naprawdę. Po prostu trzeba grać i tyle. Dictionary Mind trzeba znowu zrobić. Wątpię, żeby ktoś w ogóle szedł na to. Bardzo wątpię. Chociaż szkoda, że nikt na to nie idzie. Zobaczmy, może gdzie indziej jest jakieś coś. Po jednym. Do górnego Elysionu jeszcze nie mam wstępu, mam 97 poziom. No cóż, kurczę, szkoda. Dobra, tu tak. Tytuł. O Jezu, ja w ogóle tytułu nie mam żadnego. Elysionu nic nie chcę. I like fish 2. Jest damage to monster in fantasy o geyser. To chyba mi się nie opłaca jak na razie w radzie, wiecie? Jak na razie w ogóle. Light speed, to jest ten fajny. Clear serce Behemota z rangiem SS w ciągu 4 minut i 1 sekundy. Bez wskrzeszeń. Da się zrobić. Coś tak sądzę, że da się to. Da ludzie. Przepraszam. Zrobić. Tutaj nie muszę nic zamieniać. Z tego mogę używać do upgrade'u Secret Dungeon Equipment albo do produkowania alchemicznych bajerów. O kurczę, fajnie. Te Mithril Stone powinienem w dużych ilościach teraz mieć. Aha. No zobaczymy, czy jest ktoś. Nie, Majka. Dobra. Misyjki. Wszystko in progress. Tylko pojedyncze rozdziały. To jako tako... Ruszone. Wiecie co? Nie, przepraszam. Ten pierwszy odcinek dzisiejszy będzie krótszy. Naprawdę, będzie krótszy. Jest... Oglądacie go o godzinie 15, tam nie, 12-13 minut życia wam zabrałem. A ja już jestem padnięty, jest 3:13, kiedy to dla was nagrywam, ponieważ chciałbym jeszcze... już mieć to wszystko nagrane i zacząć sklejać odcinki na ten tydzień, który teraz będzie. Bardzo chciałbym. Dlatego, wybaczcie mi, 13 minut... z kawałeczkiem plus tego intro i outro, to może 14 minut tak się wyrobię. Takiej długości odcinek będzie, ale postaram się, żeby kolejny, dzisiaj o 17 jeszcze, był troszeczkę dłuższy. A i przypominam, ponawiam przypomnienie, od poniedziałku, to już jest normalny tydzień szkoły, wracamy do 3 materiałów tygodniowo. Czyli poniedziałek, środa, piątek. W te dni będą się materiały udostępniać. A co do weekendów, to jeszcze nie wiem. Na razie pierwszy weekend chciałbym zostawić sobie pusty, żeby na weekend się nie nagrywać. Pierwsze trzy dni, poniedziałek, środa, piątek. Zapraszam was na kanał. A wtorek, czwartek, sobota, niedzielę macie ode mnie spokój. No chyba, że naprawdę i to naprawdę będziecie chcieli, żebym częściej wrzucił jakiś materiał. Jeżeli naprawdę wam się spodoba, no to i bardzo mnie poprosicie w postaci na przykład komentarzy, łapy w górę i tak dalej, no to zastanowię się nad tym, czy by nie zwiększyć na przykład odcinków z poniedziałku, środy i piątku do poniedziałku, środy, piątku i niedzieli. Tak. To były 4 materiały. Naprawdę, chciałbym mieć taki jeden dzień postoju. Bo z większą ilością materiałów to wątpię, żebym się wyrobił w ciągu 2 dni, żeby je nagrać i skleić wszystko naraz.
Już raz robiłem coś takiego, że sklejałem 16 odcinków na raz i nie chcę do tego powracać. Naprawdę. Nie chciałbym. Ale wiecie co, na ten moment ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Przedłużyłem ten odcinek maksymalnie jak tylko potrafiłem. Mam nadzieję, że was nie zanudziłem, że odcinek wam się podobał. No zapraszam do pozostawienia łapki, jeżeli wam się odcinek podobał. Do pozostawienia komentarza. Zapraszam także do dyskusji na temat samej apostazji. Może coś ciekawego jeszcze się dowiemy na temat tej postaci. Na temat w ogóle Atlasu, jak wam się podoba, i na temat tego beznadziejnego bossa, tego Dekala, czy jak on tam się nazywał. W tym odcinku to byłoby na tyle, mam nadzieję, że się podobał. I to byłby już koniec. Da-da-da! Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Ja byłem Troczek, a to Elsword Void. Widzimy się w przyszłych materiałach. Trzymajcie się. Cześć!